Cześć, witam serdecznie, jestem śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft Poradnik. I dzisiaj będzie bardzo, bardzo ważny odcinek, ponieważ to ostatni odcinek, w którym widzicie mój świat w wersji 1.16.5 i jednocześnie zobaczycie go już w nowej wersji 1.17. Dzisiaj chcę wam pokazać, jak przenieść swój świat na najnowszą wersję Minecrafta 1.17, tak, żeby zachować swoje budynki, to, co tutaj mamy zrobione, to co mamy wybudowane i żeby jednocześnie w miarę blisko mieć nową generację świata, bo ja tutaj troszkę mapy odkryłem, więc musiałbym bardzo daleko podróżować gdzieś hen hen w daleko, żeby odkryć nowe rudy, nowe na przykład geody, ametyst i tak dalej, a nie chcemy tego robić. Wiecie przecież, że ostatnio troszkę odkrywałem. Być może niepotrzebnie zupełnie, bo tuż przed update'em szukałem tej dżungli. Dużą część mapy zwiedziliśmy. No i teraz będzie z tym problem, bo musiałbym iść gdzieś daleko, gdzie jeszcze się nie pojawiłem, nie pojawiałem, żeby odkryć nowe rzeczy z 1.17 po updatecie świata. Także dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić. Bardzo ważne tutaj. Zrobię sobie teraz zdjęcie telefonem, żeby wiedzieć, gdzie są punkty odniesienia tej mapy mojej, bo bardzo ważna rzecz: chcemy usunąć wszystko poza tym, gdzie mamy wybudowane jakieś budynki. Chcę zostawić tą okolicę, bo tu jest nasza wioska, tu jest nasza osada. Chcę zostawić tą okolicę, bo tu jest twierdza już odkryta, i mamy swoje przejście do endu. Na pewno też chcę zostawić tą okolicę tutaj, no bo mamy podwodną świątynię w oceanie. I tych rzeczy nie chcę usuwać. Także polecam wejść sobie na swój świat na początek, pozwiedzać, zobaczyć dookoła, gdzie co jest wybudowane. Być może zrobić tak jak ja, zdjęcie mapy i ustalić sobie, co usuwamy. Bo tutaj dookoła chcemy te czanki sobie pousuwać. Mapa będzie taka sama, ale już się wygeneruje w nowym świecie 1.17. Więc na przykład, nie wiem, idąc tu na pustynię i wchodząc do jaskini podziemnej, będziemy mogli znaleźć na przykład ametyst, czy mięso. Czy mieć nową rudę, która jest w wersji 1.17, a gdybyśmy nie usunęli czanków obecnych, no to byśmy musieli lecieć gdzieś daleko, daleko za mapę, żeby to odkryć. I dzisiaj wam to chcę pokazać na moim pulpicie, więc odcinek będzie taki szczególny, bo teraz jesteśmy na świecie jeszcze 116.5, za chwilę przeniesiemy się na mój pulpit, zrobimy, zresetujemy czanki, usuniemy czanki. Poza tymi oczywiście, gdzie mamy coś wybudowane i później przełączymy się świat na 117 i być może zdążymy nawet coś pokazać na przykład wlecieć właśnie do jakiejś jaskini i, i odkryć ametyst chociażby albo znaleźć mieć coś nowego. Zanim jednak przejdziemy na mój pulpit jeszcze muszę wam pokazać jedną rzecz. Klikając F3 i G, F3 i G włączą nam się granice czanków. Są teraz widoczne. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, czanki to są właśnie te kwadraty. Zobaczcie, tutaj mamy e, tak naprawdę, ile to jest? 16 na 16 kratek, bo jedna taka tutaj krateczka to są dwie minecraftowe kratki. Więc to jest kwadrat 16 na 16 na 16, wiadomo, i do góry i w dół się to e, ciągnie. No i tak przechodząc sobie przez świat, to zobaczcie, teraz nam się ten czank pokazuje. Kolejny przechodząc tutaj to mamy ten czank. Więc my, te czanki, gdzie mamy coś wybudowane, chcemy sobie zostawić, a usunąć tylko te, gdzie nic naszego nie stoi. Więc f3 i G przypominam, taki jest skrót, żeby pokazać i usunąć e, u, ukryć czanki. No i teraz musimy zadziałać, porobić trochę magii, żeby przygotować nasz świat do przeprowadzki na 1.17. Przenosimy się na mój pulpit. Jesteśmy już na moim pulpicie. Jak widzicie, eee, ten pulpit nie zawsze tak wygląda. Zmieniłem go na potrzeby naszego odcinka i teraz wszystko po kolei, dokładnie sobie powiemy. Przede wszystkim, jak chcecie zmienić swój świat z wersji 1.16.5 na 1.17, to musicie wyłączyć Minecrafta, nie mieć go włączonego, nie mieć odpalonego swojego świata. To pierwsza rzecz. Wyłączacie grę, zamykacie wszystko, co z tym jest związanego. Druga rzecz, zróbcie sobie kopię swojego świata. Żeby zrobić kopię swojego świata, wpisujemy tutaj w Windowsie na dole procent up data i procent klikamy wtedy w ten folder to jest folder plików i szukamy katalogu tak jak tutaj widzicie kropka Minecraft i tu są nasze savey w katalogu saves wchodzicie sobie w saves i macie tutaj wszystkie swoje światy u mnie są takie nazwy u was oczywiście będą inne kopiujemy sobie ten folder klikamy kopiuj i przenosimy go sobie gdzieś na inny dysk, na inny folder, gdzieś po prostu w inne miejsce, nie w ten Minecraftowy folder i mamy kopię zapasową. Bardzo ważna rzecz, musi to po prostu być, gdyby coś poszło nie tak, bo nie gwarantuję, że wszystko pójdzie nie tak, może coś klikniecie nie tak, może coś się z programem wykrzaczy, więc bardzo łatwo możemy zniszczyć swój świat, nad którym się napociliśmy. Także obowiązkowo zanim cokolwiek zaczniecie, kopiujecie swój świat, robicie sobie kopię zapasową. Gdy już to macie, gdy zrobiliście sobie kopię zapasową, wchodzicie na stronę, której link macie tutaj u góry. Widzicie, tutaj jest link, ale też wkleję ten link, oczywiście, w opisie do tego filmu. Także nie musicie przepisywać tego z palca z filmu, tylko link jest normalnie w opisie pod filmem. Pojawi Wam się taka strona. I to jest program MCA Selector albo MCA Selector, jak to woli to przeczytać po angielsku czy po polsku. Teraz aktualna jest wersja 1.16.2. Wy być może, jak oglądacie ten film, macie już aktualniejszą wersję tego selektora, no bo mogło się to zmienić. Ja na Windowsie ściągnąłem sobie ten plik, który tutaj widzicie, mca Selector Setup Exe, i zainstalowałem ten program. Po prostu instalujecie go w dowolnym folderze u siebie na komputerze. Klikacie tutaj, on się automatycznie ściągnie i sobie go ściągacie. Macie go zainstalowanego i wtedy pojawi Wam się taki skrót, czy znajdziecie go sobie w folderze tam, gdzie zainstalowaliście, no i odpalamy ten program. Odpalamy ten program. Pokaże nam się takie okienko. Widzicie tutaj jeden kwadracik, to jest już chunk, więc już mamy odniesienie do Minecraftowego świata. No bo ten program został specjalnie po to stworzony. Klikamy File, Open World. I wybieramy swój świat. Wchodzimy znowu w ten katalog, chociaż tutaj ten program automatycznie Wam powinien otworzyć, ale gdyby nie otworzył, to wiecie, jak się tam dostać, bo przed chwilą pokazywałem, jak skopiować sobie swój świat. No i klikamy tylko jeden raz, nie dwa razy, nie wchodzimy w nasz save, tylko klikamy na ten świat, który nas interesuje, i klikamy wybierz folder. To jest DIMI-1, to jest. Chyba e, nether, dim1 to jest chyba end lub na odwrót, end i nether. Tego nie chcemy resetować, tu się nic w tym update'cie nie zmieniło. My chcemy tutaj nie to, nie to, tylko pierwszy, nasz główny świat. Klikamy OK i wczytuje nam się nasz świat. To może, słuchajcie, scrolem sobie oddalamy, przybliżamy, oddalimy sobie teraz na maksa, to może chwilę potrwać, to może potrwać dłuższą chwilę. Ja już ten świat testowo sobie wczytywałem, więc... 嗯。Uh Więc teraz się wczytał bardzo szybko na potrzeby filmu, ale jak wy to będziecie robić pierwszy raz, no to niestety chwilę to potrwa. Sterowanie jest troszeczkę dziwne, bo żeby przesunąć sobie mapę, zobaczyć co jest dalej, musicie kliknąć scroll'em, środkowym guzikiem myszy, wcisnąć scroll, scroll i możecie przesuwać wtedy sobie mapę. Widzicie? Tu mniej więcej tu jest nasz dom, nasza osada, ja tutaj ostatnio sobie do dżungli zwiedzałem, właśnie odkrywałem te mapy po kolei po, po rogach, żeby odkryć dżunglę. No, i co teraz, żeby zmienić nasz świat, musimy Eee, zaznaczyć czanki. Możemy robić to tymi dużymi kwadratami. Lewym się zaznacza, prawym się odznacza, scrollem się przesuwa. Musicie znaleźć, gdzie jest wasz świat. On jest tutaj, i trzeba teraz bardzo, ale to bardzo uważać, żeby nie usunąć tego, co mamy tutaj zrobione, co już mamy wybudowane. I tak samo jak miałem zaznaczoną twierdzę, która jest gdzieś, pamiętacie, jak sobie przejdziemy na dół, tutaj obok tej wyspy obok tej wyspy, gdzieś tutaj w tym lesie. Pamiętam, że zaraz przy podnóżach tych gór jest gdzieś tutaj. No i mamy też gdzieś oczywiście tą podwodną świątynię. Ona była gdzieś tutaj, ten Cypelek był i tu była jakaś mała wyspa, więc ja przypuszczam, że to są gdzieś te okolice, więc tu sobie nawet coś większego zostawimy. Nie, nie... Ym... Nie usuniemy tych czanków. O tak, i teraz zobaczcie. Mamy ten świat nasz. Wiemy, że tu są jakieś rzeczy, które sobie wybudowaliśmy. Na przykład, tu jest farma żelaza. Tak blisko nie będę chciał, aż żeby tego zniszczyć, bo gdy zaznaczę tu, no to ten cząk już mi zniszczy farmę żelaza. Gdy tutaj, teoretycznie nie powinien, ale i tak to jest dla mnie za mocno na styku, więc sobie zrobimy tutaj kratkę przerwy. I teraz lewym przyciskiem myszy zaznaczamy sobie, powiedzmy, wszystko, co jest tutaj. Powyżej, nie? Wszystko, co jest tutaj powyżej. Tutaj mamy nasz świat z tej strony. E, tu jest plaża przygotowane pod farmę, tu stoi bikon, widzicie, więc dla bezpieczeństwa zrobimy sobie może gdzieś odtąd. O, gdzieś odtąd, żeby mieć przerwę. Czekajcie, troszkę sobie oddalimy. O, tak, o. I tutaj mi się coś wykrzaczyło, nawet o, w ten sposób sobie prawym przyciskiem myszy usunąłem, żeby. Mi się nic nie zmieniło. Scrollem patrzymy dalej. Tu sobie zaznaczymy, żeby mieć to kwadratowo fajnie. Tu co prawda robiłem jakąś drogę przez te góry. Pamiętam, żeby łatwiej mi było przechodzić. Ale to sobie zbudujemy jeszcze raz. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Tu mamy przejście do neteru, Tu mamy wyrównany teren. Więc chciałbym sobie gdzieś mniej więcej troszeczkę tutaj dać kawałek. Ale czekajcie, bo my też mamy tam naszą jaskinię, nie? My mamy tu przy zamku wejście do naszej jaskini i ona się ciągnie gdzieś tutaj pod spód dosyć daleko więc kurczę żeby nie usunąć tutaj pod ziemi i farby zombie też muszę być ostrożny więc nie wiem czy nawet tam jak się część jaskini usunie to trudno ale chyba dopiero gdzieś odtąd o gdzieś odtąd chyba bym zresetował czanki żeby przypadkiem bo tutaj gdzieś coś kojarzę w tym okolicy jest farma zombie tu jest nasze zejście, tak, tu jest farma zombie. Tu się ciągnie jeszcze w dół to do naszej kopalni, i tu się na pewno ciągnie jeszcze nasza kopalnia dalej. Więc czekajcie, jeszcze tu sobie zrobimy może, może jeszcze prawym przyciskiem myszy o gdzieś tak sobie usuniemy nie jestem pewien, ale powiedzmy tak, żeby. Nic na pewno nie usunąć z naszej kopalni. Tu jest to wejście, tak? Czekajcie, gdzie jest zamek. Tak, tu jest to wejście. Tu będzie szło prosto. OK, no to tak to sobie zostawimy. Nawet jeszcze tutaj na boczek i tutaj na boczek. No trudno. Tutaj akurat z tej strony na dole, gdzie mamy kopalnię, nie będę usuwał tego blisko. Tutaj widzicie, mamy napis 2000, więc tu zaraz gdzieś, o, możemy już sobie usunąć te czanki i możemy to sobie zrobić. W ten sposób, nie? więc tu zostawiamy sobie całą naszą bazę, dokładnie tu jest farma kriperów, tu 2000, tu portal do neteru, zamek i tak dalej. Zresztą ładnie to wygląda, nie? uważam, że bardzo ładnie to wygląda i to sobie zostawimy normalnie nietknięte. nietknięte. I teraz, żeby to usunąć, to wszystko co jest dookoła. No to robimy w tym momencie sobie, trochę się stresuję, bo to świat. Robię to na podstawie poradnika Wattlesa. Jakby, co, to nie jest mój pomysł? Ja nie znalazłem tego programu, tylko Wattles to znalazł i z niego, że tak powiem, tłumaczę ten odcinek dla Was, żebyście wy wiedzieli, jak to zrobić. I teraz klikamy Selection i Delete Selected Chunks. No i mówię, troszkę się stresuję, no bo jednak grzebie w moim świecie, ale w razie co, jest kopia zapasowa. Więc usuwamy. Te czanki, czy na pewno chcemy usunąć 1771 czanków? Eee, tak, chcemy je usunąć. One są usuwane, i świat się odświeżył. Dobra, więc to dookoła mamy usunięte. No i teraz, co jeszcze chcemy zrobić? Na pewno chcemy jeszcze eee, tutaj tą świątynię, czekajcie, gdzie to było. Tutaj, tutaj nie usunąć tego, żeby nam został portal do endu, czyli gdzieś tak mniej więcej, i tutaj w ten deseń, i tu sobie zostawimy nawet taki większy, że tak powiem, bufor bezpieczeństwa. W ten sposób to nam zostaje. Usuwamy. Czanki, 1500, tak jest. Chwilkę to trwa, jak widzicie, odświeża się. I tak samo sobie scrolem przesuwamy mapę w pobliże tutaj świątyni. I wiem, że to pobliże tego cypla i gdzieś nawet sobie tutaj. Więc zrobimy tak. Zrobimy tutaj. Zostawimy ten cypel cały też. Tutaj. I czekajcie, przesuniemy sobie tak. Usuwamy tutaj. Mhm. I powiedzmy tutaj, o, w ten sposób. I ta podwodna świątynia jest gdzieś tutaj, kurczę. Nawet dla bezpieczeństwa, to też sobie zostawimy w ten sposób. Usuwamy kolejne czanki z tego naszego świata. No, i pewnie najwięcej jeszcze nam zostanie roboty. No, bo tutaj zobaczcie, to wszystko sobie pousuwaliśmy. Tutaj zaznaczamy to. Eee, tutaj też to nie, bo to nam usunie. W ten sposób i teraz już możemy sobie, o zobaczcie, po prostu dalej to pousuwać. Nie w ten sposób. Ojoj, tutaj tego nie chcemy, oczywiście. Tutaj nam nie zawadza to świata. Nie, w żaden sposób nam nie zawadza świata. Tu możemy sobie to spokojnie usunąć. Tutaj też akurat się złapiemy na granicy ładnie. Tutaj. I to wszystko sobie pousuwamy. Także ja zaznaczę te wszystkie czanki, no i pousuwam to jak należy. Dobra, słuchajcie, zaznaczyłem dla bezpieczeństwa wszystko po prostu. Te czarne takie kropki, które są tutaj też, bo nie wiem czemu to się tu wygenerowało. Zobaczymy może coś w związku z neterem albo z endem, nie wiem. I teraz zobaczcie, oddaliliśmy, to usuwamy te duże takie, ale możemy sobie przybliżyć na przykład, no bo zostały nam jeszcze o tutaj te małe, więc przybliżamy i zaznaczamy sobie to, co nam tutaj Zostało w małych wersji. To też usuwamy. Nie wiem, czy robię dobrze usuwając na pewno wszystkie, no ale to się okaże. Backup świata, w razie co jest. Tutaj mamy naszą bazę. Tutaj nie mamy nic wybudowanego. I teraz, słuchajcie, mamy zaznaczony cały świat poza naszym domkiem endem, znaczy portalem do endu i tutaj mamy. E, mamy podwodną świątynię, nie? Więc to tyle. I teraz będzie chyba bardzo dużo czanków, więc usuwam to. O, 1 214 czternaście tysięcy czanków. Może to chwilę potrwać, więc ja spauzuję. To się na spokojnie usunie i widzimy się za chwilę w wersji 1.17. No i dobra, witam na wersji 1.17, czyli mamy najnowszą wersję Minecrafta na tym świecie. I teraz już wczytałem sobie to, co widzicie. Jak widzicie, nic się nie zmieniło. Wszystkie moje budynki stoją, wszystkie są na swoim miejscu. Nie zmieniły się nawet mapy, które są za mną, ale będzie je trzeba zaktualizować, wziąć jeszcze raz. No, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Zaraz sobie polecimy w jakiś nowy rejon. Ale zanim to zrobimy, to tylko przypominam, jeśli Wam się instrukcja podobała, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i odzywajcie się w komentarzach, czy to wideo było pomocne, bo jest zupełnie inne pierwsze takie instruktażowe na moim kanale. Mapy, jak widać, się nie wyczyściły, one akurat są odkryte, no ale tak to właśnie z tym jest. Myślę, że weźmiemy sobie tą mapę, a może tą mapę, o, tą mapę sobie weźmiemy. I polecimy sobie kawałek w tamtą stronę, w stronę pustyni i znajdziemy jakąś jaskinię. Zobaczymy, czy uda nam się, czy uda nam się znaleźć chociaż na małą namiastkę czegoś nowego z 1.17. Wracamy wracamy za chwilę. I przeleciałem dosłownie kawałek dalej na pustynię. Tutaj widzę, że są jakieś jaskinie, więc pójdziemy je sobie zwiedzić. Tylko podstawimy, weźmiemy tarczę, no bo idziemy pod ziemię. Musi być. Musi być bezpiecznie i zobaczymy faktycznie, czy pustynia nam się zresetowała, czy czanki są usunięte i czy będą nowe rzeczy. O, póki co to mamy przeciwnika tutaj. Zobaczę, czy nic nas nie zajdzie z zapleców. Nie. Mamy tutaj pana. Raz, dwa się z panem rozprawimy. O tu następny. Co to za wysyp szkieletów? Czyżby jakiś. Spawner, przydałby się spawner. Nie powiem. Akurat szkieletów przydałby się bardzo spawner. E, jeszcze creeperek nam się tutaj wmieszał w to wszystko. my uważać, żeby nas tutaj pustynia nie zasypała. Na creeperki akurat w jaskiniach by się przydało. O proszę, i nawet receptury mi się jak widać e, zresetowały. Okej. Okay. Dawaj, no. Tak to już się powinieneś spalić. No właśnie. My tu szukamy nowych rzeczy. Słuchajcie. Czy udało nam się skoczyć na 1,17. Póki co tu chyba za płytko. Tu nic ciekawego nie ma. Musimy się wrócić. I zobaczymy, jak z drugiej strony. Co my tutaj mamy. Przede wszystkim o, proszę, widać już na pewno, że update zadziałał, bo. Mamy nowe rudy. Jak widzieliście, też kliknąłem, kliknąłem przed chwilą C. OptiFine też już jest dla wersji 1.17, choć dopiero jakaś tam jeszcze nie główna wersja, tylko podstawowa. I tu już widzę po tej jaskini, że mamy nowości, słuchajcie. Mamy nowe bloki, czyli usuwanie czanków zadziałało. Już zaraz przejdziemy sobie do tych nowych bloków, tylko troszeczkę tutaj oświetlimy żeby nic nam na głowę nie spadło, nic nam się tutaj nie wysadziło. Ok, mamy. Jak widzicie, no jest, są, są rzeczy nowe, chociażby tutaj mamy, zobaczymy jak to się w polskiej wersji nazywa, tak jest, odblokowaliśmy, spiczasty naciek, naciek czyli stalagmity, stalaktyty, te rzeczy. I ten blok w polskiej wersji nazywa się, bo ja tylko oglądałem angielskie, blok nacieku. Blok naciekło, OK i będziemy mogli zrobić sobie farmę. Mamy też rudy. Aha, ale wzięliśmy właśnie. Zobaczcie, jedwabnym dotykiem, a zrobimy sobie szczęściem, no to wiadomo, wypadnie węgiel, więc tutaj jak gdyby w węglu się niewiele zmieniło, ale zmieniło się za to w żelazie, bo żelazo możemy wydobyć standardowo jedwabny dotyk, tak jak widzicie, mamy sobie blok, ale teraz, gdy Postawimy sobie żelazo. To nie musimy go przetapiać od razu, tylko szczęśliwym kilofem, ze szczęściem, wydobywamy w ten sposób. I mamy rudę żelaza. Także jak widzicie, sposób, który wam pokazałem, z resetowaniem czanków działa. Mamy tutaj nowo wygenerowane rzeczy. Rudy, rudami, wiadomo, że rudy i tak by były. Czy to żelaza, czy. E, czy Eee, czy węgla, czy jakakolwiek inna, ale mieliśmy też stalaktyty, stalagmity i tego typu rzeczy, więc wszystko działa tak, jak należy, słuchajcie. Co mnie bardzo cieszy, to znaczy, że poradnik u Was zadziała także, zadziała także i wszystko jest w najlepszym porządku. A i oczywiście już w kolejnych odcinkach zwiedzimy sobie troszkę jaskiń. Poszukamy nowych ród, poszukamy miedzi, poszukamy na pewno też e, e, geody, chyba to się tak nazywało w angielskiej wersji, jeśli dobrze kojarzę, gdzie będzie można znaleźć ametyst, gdzie będzie można znaleźć inne ciekawe rzeczy. Tutaj widzę, że mamy dosyć głęboko, ale no to mówię, to już nie ten odcinek. Tutaj chcieliśmy tylko sprawdzić, czy na pewno świat nam się zaupejtował. Także myślę, że to sobie zwiedzimy. Ale już nie dzisiaj. Tyle nam wystarczy. Tyle nam wystarczy. O, 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 Chyba mamy miedź, słuchajcie. Tego, co kojarzę, to tak wygląda miedź. Czyli udało nam się znaleźć tak nową rudę. I też Ruda Miedzi jest, Ruda Miedzi. I co ciekawe, jeszcze tylko wam tutaj pokażę szybko. Proszę, tutaj też mamy rudę i żelaza i miedzi. Na zakończenie tego przydługiego instruktażowego odcinka. Tej miedzi w ogóle bardzo dużo wypada z tego, co widzicie. Tylko że ja mam kilof z Fortuną 3 ze szczęściem 3, tak? W polskiej wersji też szczęście 3, tak? No to mam tej miedzi wtedy bardzo. Bardzo dużo. I teraz już Wam szybciutko tylko jeszcze pokażę, co można z nimi zrobić. Oczywiście można je przetopić i uzyskać sztabki tak jak normalnie, ale można też, weźmiemy sobie skrzynię podróżnika, stół craftingowy i można też zrobić takie nowe bloki, czyli blok rudy żelaza i na przykład blok rudy miedzi. I można surowe rudy zbudować na bloki i później oczywiście można z nich odzyskać normalnie te rudy, które chcemy i przetopić je sobie w piecu. Okej. Okay. No dobra, to słuchajcie. To wszystko. Jeśli odcinek Wam się podobał, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Udało nam się przenieść na 1.17 bez straty naszej bazy, ale za to bardzo blisko mamy nowe rzeczy. Dzisiaj zdobyliśmy rudę miedzi, rudę żelaza, naciek, blok nacieku, czyli stalagmity, stalaktyty. I wszystko działa. Uff, całe szczęście ulżyło mi bardzo. Także pamiętajcie, łapka w górę, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w następnym odcinku, gdzie pozwiedzamy sobie nowe jaskinie i będziemy szukać sobie nowych, ciekawych rzeczy, a tam gościu mistrz drugiego planu na zakończenie odcinka. Na razie, cześć, trzymajcie się.